750 zł za kilogram szynki. Proszę Państwa, to jest jakiś kosmos, a to wcale nie jest najwyższa cena, jaką trzeba zapłacić za prawilną Iberico. Tym się właśnie dzisiaj zajmiemy. Pokażę Wam niezwykłą szynkę w niezwykłej cenie, a potem zrobimy z niej niezwykłą kanapkę. Lecimy! Jesteśmy w przepięknym miejscu, czyli lokalnych delikatesach, pełnych lokalnych produktów. Jesteśmy tu w jednym celu, znaleźć najlepszą szynkę na świecie. Opowiem Wam trochę o różnicach, o tym jak wygląda, jak się ją kroi, skąd pochodzi. Mnóstwo różnych ciekawych rzeczy dzisiaj się dowiemy, a przede wszystkim dowiemy się jak smakuje, ile kosztuje i powiem Wam potem co z niej zrobimy. Jamon Iberico, bo o niej dzisiaj mowa, dzieli się na kilka podstawowych rodzajów. Mają one swoje różnice, różnią się oczywiście ceną, różnią się czasem leżakowania, sezonowania. I tutaj możecie zobaczyć, leżą sobie właśnie trzy takie piękne kopyta. Najdroższa szynka w tym sklepie, taka w całości, kosztuje 700 euro. Najdroższa, o jakiej słyszał Juan, 2000 euro kosztuje taka jedna szyna. W przeliczeniu na nasze, po 180 euro, w tym momencie za kilogram takiej szynki trzeba zapłacić 7,5 stówy. Nic zatem dziwnego, że zaczęły się pojawiać podróbki na rynku. I to jest dosyć powszechna sprawa tutaj w Hiszpanii, że ludzie, którzy po prostu się na tym nie znają, mogą się naprawdę mocno naciąć. Doszło nawet do tego, że te świnie, te szynki powinny mieć na końcach kopytka w kolorze czarnym. I zdarza się nawet, że tanią, zwykłą szynkę bierze się, przemalowuje się te kopyta po to, żeby sprzedać ją potem drożej komuś, kto po prostu nie ma o tym bladego pojęcia. Jest już z nami specjalista, pan Juan, który teraz pokaże nam po pierwsze, jak się kroi taką szynkę, bo jest to dosyć charakterystyczny, fajny i ciekawy rytuał. I ukroi nam tutaj kilka różnych kąsków, opowie o tych różnicach, na pewno zna się lepiej ode mnie, także my przetłumaczymy, wy się dowiecie jak to działa. Czekamy na szyneczkę. Zanim szynka zostanie pokrojona, montuje się ją na specjalnym stelażu, który sprawia, że jest stabilna. Potem, żeby dostać się do mięcha, usuwana jest twarda skóra oraz warstwa tłuszczu. Kiedy widać już samo dobro, długim, giętkim nożem kroi się cieniutkie plasterki. Idealne na jednego kęsa. Układa się je na talerzu albo na tatce, no i można zajadać. Jak widzieliście, kroi się tą szyneczkę z dużym pietyzmem, pan się naprawdę przykłada. Opowiedział nam po drodze kilka ciekawostek na jej temat. To, co widać na pierwszy rzut oka, to kolor. Tutaj mamy 100% szynkę iberyjską. Pochodzi ona ze świni iberyjskiej czarnej, która jest karmiona przez całe swoje życie żołędziami, nie je nic innego i dzięki temu ta szynka smakuje po prostu wyjątkowo. Taka świnia musi mieć minimum 3 lata, żeby można było ją, że tak powiem, przerobić na tą szynkę. Następnie to mięso jest leżakowane przez 15 miesięcy, leży sezonowane, dojrzewa, ma piękny, jasny kolor, przepiękny tłuszcz, który musi być podany na ciepło, w temperaturze pokojowej, bo wtedy jakby czuć pełnię jego smaku, nie może być zimne, ten bukiet dużo lepiej się rozchodzi. Natomiast tutaj mamy opcję tańszą, czyli 50% Iberico. Różnica jest taka, że przez pierwszą część życia świnia jest karmiona jak normalny tam dzik żyjący sobie w lesie i dopiero na koniec, na 4-5 miesięcy przed ubojem dostaje same żołędzie, żeby znowu wyciągnąć ten smak, wciągnąć go w zasadzie do mięsa. Ona leżakuje krócej, trzeba ją utrzymać krócej, więc tutaj cena jest o połowę niższa, czyli jedyne 90 euro. Taka szynka zazwyczaj waży około 9 kg. Za wcześnie, żebym robił matmę, tu Wam wyświetlam, ile średnio to może kosztować. Ta szynka jest naprawdę droga i naprawdę warto po prostu jej spróbować, co też teraz uczynimy. Juan powiedział, że każdy Hiszpan od razu wie, która to jest 50, która to jest 100%. 50%, ciemniejszy kolor, fajna, marmurkowa, delikatna oczywiście, natomiast w porównaniu do setki widać zdecydowanie mniej tego przyrostu tłuszczów. Kolor tego tłuszczu też jest nieco inny, no i zdecydowanie właśnie głębszy kolor, który odróżnia tą o połowę tańszą, 50%, od tej, która jest no tym top tierem, czyli właśnie taką piękną seteczką. Tutaj to widać, że po prostu całe te włókna, całe te przerosty, to jest kopalnia smaku, to jest po prostu niesamowite, jak ten tłuszcz się pięknie rozchodzi, on aż zostaje na palcach trochę jak skobę. Dzięki temu, że one są chowane właśnie na tych żołędziach, smak również jest niesamowity, ja już miałem okazję jej próbować. Jest mi tyle umami, że ta szynka jest niemal parmezanowa. No i teraz zrobimy szybki teścik. Najpierw 50%, potem seteczka, zobaczymy, czy chamskie gardło wyczuje różnicę. Najpierw 50%, nie było tak delikatnie, ja bym bardziej delikatnie, trzeba było pociągnąć tą szynkę zębami. Natomiast smak jest no piękny. Jest dosyć gładka w smaku, mocno słona, bardzo taka dojrzewająca właśnie parmezanowa, mnóstwo tego umami. No serowy posmak mięsa, to jest po prostu coś niesamowitego. Zobaczymy teraz, jak seteczka się zachowa. Ona już widzę, że będzie delikatniejsza, zobaczcie, rozchodzi się po prostu w palcach sama. Pięknie brudzi paluchy tym swoim tłuszczem, a jak smakuje, no to się przekonamy. Znacznie słodsza, delikatniejsza. W teksturze również, dzięki temu, że tutaj są te piękne przerosty, ona się rozchodzi po języku, wystarczy trochę ciepła, ona się wręcz rozpływa. Jest różnica znacząca, nawet jak dla mnie. I tutaj zdecydowanie to 180 euro za kilogram, no robi robotę w porównaniu do tych 9 dyszek. Jak już jesteśmy w królestwie takiej szynki, to grzechem by było nie zrobić sobie z niej kanapki. A że mamy dzisiaj lot powrotny, no to wiadomo, kanapki na drogę do samolotu trzeba zrobić. Także oprócz szyneczki musimy dobrać jeszcze kilka składników. Lecimy!
super lokalna rzecz, czyli chorizo również ze świni iberyjskiej. Powiem Wam, że to pachnie z daleka po prostu tak niesamowicie. Jest tak poprzerastane cudownie tłuszczem, że już nie mogę się doczekać, kiedy się w to wgryzę. Również od świnek karmionych żołędziami. Oczywiście paprykowe, intensywne, przepięknie pachnące chorizo. Powiem Wam szczerze, że nigdy wcześniej nie wąchałem tak cudownie pachnącego kawałka kiełby. Wgryzam się w to, bo się nie mogę doczekać, aż się poci tym tłuszczem tutaj to chorizo. To będzie po prostu petarda. Ja już to wiem. Powiem Wam, że po prostu brak słów. Rozchodzi się po podniebieniu. Cała feria smaków. Jest mięsnie, jest paprykowo, jest tak dosadnie, konkretnie. No jeden z najlepszych kawałków kiełby, jakie w życiu jadłem bez kitu. Ile to kosztuje? 26 euro. Pół darmo. A jak dobra kanapeczka, to wiadomo, że musi być serek. I korzystając z okazji, że jesteśmy w takim pięknym miejscu, urocza pani pokroiła nam kilka rodzajów lokalnego sera. Omówimy je sobie króciutko. Zaczniemy od czegoś takiego. Biała trufla jest tutaj w środku, ta żyłka piękna. Żadna pasta, to jest po prostu biała trufla, prawdziwy grzyb. 45 euro za kilogram. Też długo wyleżakowany, porządny ser. Zobaczymy, jak smak, czy czuć trufle. Oj, czuć. Jest cudownie, jest uczciwie. W ogóle przy pierwszym gryzie już wiadomo, że macie do czynienia z prawdziwym grzybem, nie żadną tam podróbą, przeróbką i tak dalej. Jest klasycznie, jest przepysznie, jest głęboki, wspaniały smak. Lecimy z następnym. Na drugi ogień coś absolutnie niezwykłego, czyli ser z dodatkiem wina. Jak widzicie, tutaj jest po prostu wbita butelka czerwonego wina, którą ten ser nasiąka. Mamy tutaj pleśń oczywiście i no powiem Wam, że chyba będzie dobrze. Naprawdę jest porządny śmierdziuszek, za czym jak smak. Ilość umami jak w porządnym parmezanie, do tego ilość smrodku jak z dobrej gorgonzoli. Połączone to, zamknięte wszystko razem. Bardzo ciekawa jest konsystencja, bo on jest jednocześnie nieco lepki, ale też kruchy, jak twarde sery takie klasyczne. Zupełnie niezwykłe połączenie i powiem Wam, że smak tego jest bezbłędny. 35 euro za kilogram takiego serka należy tu zapłacić. I ostatnie z lokalnych serów, czyli manciego w różnych odsłonach, są mieszane, czyli owczo-kozie. Są tutaj bardziej owocowe smaki. To, co interesuje mnie w tym momencie najbardziej, to jest ten klasyczny owczy serek, który jest tutaj serwowany do każdej kanapeczki, pokrojony w takie ładne trójkąty. Zobaczymy, jak smakuje. Okej, powinniśmy od niego w ogóle zacząć, bo on jest zdecydowanie bardziej delikatny niż te dwa poprzednie. Bardzo fajna tekstura, delikatny właśnie serowy smak, nic nachalnego, ale właśnie do takiej szynki, która uwolni cały ten aromat w połączeniu z tym serem, będzie idealnie. Myślę, że taki talerzyk na pewno nam się przyda, a teraz trzeba zdobyć jeszcze kilka innych składników. Do hiszpańskiej kanapki potrzebujemy hiszpańskiej piekarni i właśnie w takim miejscu jesteśmy. Mała lokalna piekarenka, z której dopadliśmy taką oto bagietę. Mediterranio, czyli śródziemnomorska. Jesteśmy nad Morzem Śródziemnym, musi być autentycznie, więc zdobyliśmy takie też pieczywo chrupiące, delikatne. Słyszycie? O! Co tu się wyrabia? To będzie coś pięknego. Mamy podstawę, lecimy po resztę składników. Do naszej kanapki brakuje nam już tylko warzyw, no i chyba się nie spodziewaliście, że będziemy jechać po nie do supermarketu. Jesteśmy na przedmieściach Alicante, w małym, lokalnym, rodzinnym gospodarstwie ekologicznym. Wszystko, co tutaj widzicie, jest wyhodowane na tej ziemi, bez żadnych pestycydów, uzdatniaczy, sama natura, sam smak. Wybierzemy sobie trochę warzywek, dowiemy się trochę więcej o tym miejscu. Właśnie robimy mały obchód po tym gospodarstwie, działa ono od 15 lat i tak jak Wam wspomniałem, hodują tutaj wszystko i uprawiają sami, zaopatrują szkoły, sprzedają online, zaopatrują restauracje, wszystko pochodzi z tej ziemi, mamy szpinak, kapustę, mamy tutaj naprawdę mnóstwo fantastycznych rzeczy. Przemiła pani gospodyni właśnie oprowadza nas po tych włościach, opowiada, co szykują, idzie wiosna, więc szykują się tutaj do sezonu, będzie jeszcze więcej przepysznych warzyw, jak widzieliście, one są po prostu ogromne, dorodne, widać, że tutaj to miejsce po prostu jest z sercem robione i na pewno będzie oddawało smakiem. I zobaczcie, mamy tutaj dzisiejsze zbiory, czyli to, co zeszło z pola, trafiło właśnie tutaj. Mamy piękne buraki. Zobaczcie, jakie dorodne, jak to wygląda. Przecież w supermarkecie można zapomnieć o czymś takim. Czysta natura. Tutaj obok mamy kapusty. Tam w ogóle strasznie dużo kapusty wszędzie rośnie. Takie małe główki. Znowu widać, że to jest naturalne, niehodowane, niespompowane. Prosto stąd to wyjeżdża do ludzi, do których jest dowożone, wyjeżdża do restauracji. Przecież jak coś takiego trafia na stół, trafia na kuchnię, to jest samograj po prostu. To jest czysta natura, czyste złoto. Oprócz rzeczy, które są tam w składziku, które są wysyłane na zewnątrz, jest tutaj też na miejscu oczywiście sklep, w którym te wszystkie dobre rzeczy, które oglądaliśmy, można kupić na miejscu. Mamy piękną sałatę, którą na pewno sobie weźmiemy do naszej kanapki. Mamy tutaj też papryki i widziałem już wcześniej, o, zielone, bardzo fajne, widać, że natura robi swoje. Pomidorki, też tutejsze oczywiście, weźmiemy sobie ze dwie sztuki, pachnące, cudowne. I cebula, zobaczcie, to jest cebula. No, ale takiej wielkiej nie potrzebujemy, więc wybierzemy sobie coś mniejszego. Boże, one takie rosną tutaj po prostu. Obczaj.
i myślę, że mamy wszystko, składamy kanapeczkę. No i siedzimy sobie na ganeczku, wszystko sobie przygotowaliśmy, pokroiliśmy, mamy gotowe. Mam tutaj też lokalną salsa brava, czyli taki sos pomidorowy, którego użyjemy. Złożymy sobie taką konkretną kanapkę na ganku. Najpierw sosiwo. Przepyszny jest ten sosik, lekko pikantny, teraz wlatuje na niego. Przepiękna, świeżutka sałata. I myślę, że zrobimy tak, że teraz podzielimy sobie tą kanapkę na dwie części. Na jedną, tam gdzie będzie chorizo, damy sobie papryki. I na drugą połówkę, tam gdzie wyląduje szyneczka, przepiękne, pachnące, słodkie pomidory. Jesteśmy z Polski, więc wiadomo, cebulka musi być, ale też nie jest taka ostra w smaku, właśnie jest fajna, łagodna, ułożymy sobie na obu częściach. I teraz ser, tutaj gdzie poleci chorizo, damy sobie mansiego, bo ono jest bardziej takie wyraziste, bardziej takie przytłaczające tym mięsem, więc ten ser będzie tutaj pasował fajnie. Ułożymy go na bogato, a tam gdzie wyląduje hamon, będzie leciał ten truflowy ser, bo one tutaj bardzo fajnie będą ze sobą grać. On ma taki właśnie fajny, lekko grzybowy, umami posmak, więc smak tych trufli z pewnością tutaj będzie siedział, damy tego dużo. I teraz nasze gwiazdy, czyli najpierw chorizo układamy na bogatości, na połowie tej wielkiej buły, a na drugie pół kozacką ilość hamona. Na koniec dostaliśmy od pani gospodyni lokalną oliwę prosto z takiego pięknego cebrzyka na kanapkę. Wiem, że na początku mówiłem wam, że kanapki miały być na drogę, na lotnisko, ale powiem wam szczerze, to jest tak pięknie, tak sielsko, tak spokojnie, że za chwilę je po prostu pokroimy, napijemy się dobrej kawy, wychillujemy i dopiero wtedy udamy się na samolot. To był ostatni odcinek hiszpańskiej serii Food Spedycji. Jak nie chcecie przegapić kolejnych, to koniecznie zostawcie suba, dajcie znać w ogóle w komentarzach, jak wam się podobają te nowe formaty, jakie miejsca chcielibyście z nami zobaczyć. A na dzisiaj to tyle, zabieramy się do jedzenia, do następnego, piona!